liście sobie spadają, coraz więcej liści spada i nie wiadomo, co z nimi zrobić, nie? No, ci, co nie wiedzą, to nie wiedzą. My doskonale wiemy, co z nimi zrobić. I nie jest to żaden problem dla nas, a wręcz przeciwnie. Jest to jak najbardziej pożądany surowiec, jak i wszystkie odpady organiczne tak samo. Tylko że co? Dla nas to jest oczywiste, a i powinno być ogólnie oczywiste, no ale niestety to tak nie działa, że jak coś jest oczywiste dla jednych, to i dla całej reszty. Skoro mowa o liściach, to omówię, co my robimy z liśćmi, czyli robimy to samo, co z całą resztą odpadów organicznych, czyli siłkowanie i kompostowanie. Liście akurat słyną z tego, że niby zakwaszają znowuż, tak jak iglaki, jakieś tuje i tak dalej, no ale już pokazaliśmy, że na tui wyrosły obficie cukinie. Także tutaj no, bym się śmiał kłócić, czy ta kwasowość gleby rzeczywiście jest taka szkodliwa. Ja bym wolał spróbować osobiście, niż się słuchać tego, co się powszechnie uważa. Co zrobić z takimi liśćmi, z nadmiarem liści? No jeśli ma się teren, tak jak my mamy, no to nie ma żadnego najmniejszego problemu, bo możemy je wysypać gdziekolwiek i to nie zaszkodzi. Jak się ma mały, powiedzmy, ogródek, no to trzeba zrobić objętościowy kompostownik, tak jak tutaj za mną widać. One bardzo szybko wciągają materię organiczną, przez to, że mają objętość i są tlenowe. Więc w małej przestrzeni można się pozbyć dużej ilości odpadów organicznych w szybki sposób, bardzo pozyskując dużą ilość czarnoziemu, kompostu, wiadomo. Kolejne rozwiązanie to jest, tak jak tutaj widać, kubkę usypałem jedną, tam kolejną, tutaj kolejną mamy kubkę, tam dalej dwie wielkie kupy odpadów organicznych. Wybierałem akurat te miejsca na usypanie tych kubek, dlatego że w tym miejscu pozbyłem się krzewów i drzew, których nie potrzebuję, żeby wygniły, żeby nie odbiły, bo wiadomo, jak będzie kompost w tym miejscu, no to wszystko przeżre, przegnije. Takie kubki bardzo się kurczą szybko, tracą na objętości. Liście można się pozbyć na wiele sposobów. Broń Boże, oczywiście nie palić, bo to jest najgorsze, co możemy zrobić z potencjalnym kompostem, bo tylko zasmradzamy otoczenie i marnujemy surowiec, który można wykorzystać na kompost. No i oczywiście nie robimy tego, co robią wszyscy praktycznie, czyli pakować liście do worków foliowych, inaczej do plastiku. No i żeby się rozkładały w plastiku. Kubka małych liści, która się rozłoży bardzo szybko i zużywamy do tego worek plastikowy, co jest totalną profanacją, totalnym obłędem i jest bardzo powszechne z jakiegoś dziwnego powodu. Jak usypiemy taką kupę liści czy odpadów organicznych, to też zwierzątka, żyjątka, owady, jaszczurki, inne stworki małe mają izolację cieplną, czyli na zimę mają się gdzie schować. Niestety przy tym też ślimaki, ale jako że to jest jedyny chyba problem permakulturowy, ślimaki, no to można to jakoś, powiedzmy, zignorować w porównaniu do wszystkich innych atutów, plusów, no to zawsze się znajdzie jakiś minus. Ale no, bilans jest dodatni, tak czy siak. Na pewno są sposoby na ślimaki też. Tutaj mam za mną ten huglowy kopiec, co robiliśmy parę filmików temu. Jak widać, bardzo się obkurczyło to wszystko. Też bardzo dobre rozwiązanie na pozbywanie się liści, wszelkich odpadów organicznych. To wszystko za pół roku będzie z tego częściowo czarnoziem, częściowo badyle nierozłożone do końca, ale to już będzie się nadawać do usypania, powiedzmy, jakiejś tam ziemi, zmieszania z ziemią i wysiania, wysadzenia jakiś plon. Więc tutaj ogromna ilość poszła odpadów organicznych. Siano oczywiście też jest cały czas cenione w permakulturowym ogrodzie, jak najbardziej. Takie kubki liści są też dobrym ogrzaniem dla nawet jeży, jakichś zwierzątek, które sobie robią norki, które znoszą sobie tą ściółkę do ocieplania swoich norek, powiedzmy, a chyba chcemy, żeby słodkie, wspaniałe zwierzątka mogły sobie istnieć w harmonii, wiadomo. Tutaj kolejny przykład. Tak jak mamy teren przed wejściem na działkę, to wszystko tutaj był dół. I ja tutaj naparzam taczkami grubo, grubo odpady organiczne, żeby ten dół wypełnić i to wszystko się robi płaskie. Na początku wygląda tak, wiadomo, no bo to jest świeże.
Później można to jednolitą ściółką zakryć liście. Może nie wyglądają najlepiej, siano trochę lepiej, no ale wyrównać można i mamy miejsce znowuż na pozbycie się ogromnej ilości odpadów organicznych. Także ja nie wiem, z czym ludzie mają problem, skoro tak łatwo można się pozbyć. To do rowu jakiegoś wysypać, to jakiś dół wypełnić. Naprawdę nie ma z tym problemu i ogromne, przeogromne ilości schodzą, obkurczają się. Na tym terenie, co tutaj widać za mną, te dwie działki, można praktycznie bez końca kontenerami zwozić odpady organiczne. Coś, za co ludzie płacą grube pieniądze, żeby się pozbyć. Tak jakby nie mogli wpaść na to, że to jest surowiec, który można bardzo dobrze wykorzystać. No ale, no nie, ludzie w większości wolą płacić za worki, marnować plastik, benzynę, bo trzeba to wywieźć. Oczywiście trudzą się, żeby to zebrać, a to wcale tak brzydko nie wygląda, jak się ładnie rozłoży jednolicie. Może się robi paśka pod koniec jesieni, przyznam, ale co z tego, skoro można na zewnątrz jakieś siano później wyłożyć na wiosnę albo zrębki. Robimy pożytek z problemu, a nie tak jak cały świat prawie robi problem z pożytku potencjalnego. Na przykład w Szczecinie, już wiecie skąd nagrywamy, jest duży wał usypany tych worków, tam gdzie miały być bioodpady zrzucone na kupę. No to ludzie w workach pakują bioodpady i ten cały kompost się marnuje, bo im się już nie chciało wypakowywać tym od recyklingu tego z worków, więc to sobie gnije beztlenowo, śmierdzi w workach. I zmarnowany mamy plastik i zmarnowany ileś tam ton kompostu potencjalnie. Ponoć 265 ton na dzień dzisiejszy, tak usłyszałem, się zmarnowało kompostu. Także pakowanie liści do worków to jest jakieś nieporozumienie, moim zdaniem. Tym bardziej do worków plastikowych. Powinny być worki kartonowe, które się rozkładają, to już zupełnie co innego by było wtedy. Ale w plastiku no te liście się kiszą jeszcze i jest beztlenowy rozkład, później plastik się rozkłada nie wiadomo ile, set lat i tak dalej, wiadomo o co chodzi. Że po raz kolejny prezentujemy coś, co jest zgodne całkowicie z naturą, z ekologią. Także jak najbardziej polecam nas naśladować pod tym względem. Nie marnować worków, nie zużywać plastiku, benzyny na wywiezienie, płacić za to, skoro to jest nawóz za darmo. Po co robić z czegoś wartościowego, co jest za darmo? Po co robić z tego śmieci?